Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Sterki. No i widzimy się w grze Inscryption i tak. Podejście numer kolejne, nie pamiętam które, po ostatniej wielkiej lamie. I tak, rozpoczynamy. Nowa figurka. Nowe opcje wyboru kart. I co my tu mamy? Okej. Nie to za 4 kości albo krucze jajo. A nasza talia póki co jest badziewna, jak widzicie. Dosłownie, jak na mój gust, nie mam co niczego dobrego. Okej, dobra. To jeszcze może okej, to też, ale... nie, raczej za bardzo. Więc tak, pierwszy wybór. Albo coś na więcej kości, albo krucze jajo. Wydaje mi się, że wezmę krucze jajo, bo jeśli przeżyję tą jedną rundę, to jest dosyć potężne. I tak, następna rzecz. Idziemy tutaj, żeby dostać jakieś elementy totema. Tak. I co możemy wziąć? Ewolucję? Głowę wilków? Albo latanie? Ewolucja. Mamy ewoluujące wiewióry. Nie wiem, co to wyjdzie, ale okej. Okay. Mamy takie dziwne coś, więc no. A, i tak. Co więcej mogę powiedzieć? No, gramy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i... zobaczymy, czy da się wygrać przy użyciu wiewiór. Witaj. A, i tak. Zarzucić tutaj takie dwie rzeczy. Ryzykowne. Ale zadzwonię. I 1/3 się stają wiewióry. Ciekawa opcja. Dobra. I teraz jak to wygląda? Możemy tego jednak nie wygrać. Jeśli tego nie zmienimy. Ile to ma? 2 życia, dobra. To zrobimy to w ten sposób. Kurczę, miałem wziąć wiewiórę. Chyba. Jeszcze mniejsza. Zawsze robimy w takim razie najpierw tak. Niestety. Wydłubujemy sobie znowu oko. Tym razem powiem szczerze, że chcę jeszcze wziąć takie inne oczko. Tam były takie drugie też interesujące z wyglądu, więc tak. Więc tak, teraz trochę gorzej jest nawet znacznie, jeśli chodzi o widoczność. Tak, to nie ma. 3 obrażenia. Zdajemy jedno. Więc tak, będzie brakowało 3. Spadnie tutaj. Jeszcze totalnie nieoptymalne i w ogóle, ale... to jakoś w ten sposób dziwny, co tutaj to spróbować ugrać. Więc tak. Jest to może najlepsze, ale zobaczycie, ja to jakoś powoli zrobię. To jest groźniejsze, powiedzmy, że tak. W ten sposób to zrobimy. I zobaczymy. Tak, wiem, że dużo tu marnuję, ale ja po prostu teraz będę myślał o głupim achievementie. O niczym więcej. I teraz tak, żeby wygrać, musimy zadać jeszcze tutaj ile mu obrażeń? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ile mamy na stole? Raz. Wiem, jak to ugrać. A, tylko to będzie ciężkie. Nie, nie będzie ciężkie. Wiem, że te zagrania od razu mówię, są nieoptymalne, ale... dobra. Teraz jak to wygląda? W tej rundzie 4, potem 5, to byłoby 6, 7, 8. O, niestety. Nie ugramy tego chyba. Chyba zepsułem. Ale dobra, ewoluujące wiewiórki i tak są ciekawym pomysłem. I teraz tak, 2 obrażenia. To ugrać musiałbym...
nie ma szans. Nie ma szans, żeby to się udało, chociaż może i tak dostaniemy achievement. Nie wiem. Zaryzykujmy, w razie czego jeszcze... Tak, zrobię po prostu. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jest jednak achievement, okej. Bałem się, że nie będzie, ale dostałem, więc jest dobrze. Może chcesz nowe oko? I tak, oczka. Ostatnio bawiliśmy się tym, a odkryło mnóstwo tajemnic, więc super. Ale ze wszystkich oczu, które tu są dostępne, to jest niby takie najciekawsze, ale tutaj jeszcze jakieś z podwójną żenicą, więc to też weźmiemy. Chcę po prostu, wiecie, zobaczyć, jakie sekrety skrywa to oko. A, okej. Zadowolony z tego? I, o... Zanim dalej to chcę zobaczyć, cokolwiek się zmieniło? A, chyba nie. Zresztą patrzcie, wiewiórka i wąż. Zapamiętam to sobie. Wiecie, dobra, zapalone i co tutaj powie? O, ta agonia! Pokonaj go jeszcze raz, to wystarczy. A, coś tam mówił. Dobra. Tylko podpowiada to samo w sumie. I... Powiem wam szczerze, jestem zawiedziony. To oko chyba nic nie zmienia. I jednak to tam dość... A, chwilę, przy okazji dużo tu strasznie grzybów. Zawsze tak było? W sumie nie wiem, zobaczmy tutaj może. Tak na szybko, nie, niczego nie widać, dobra. Jak nie widać, to nie ma sensu tutaj siedzieć. Mamy inne oko i w sumie tyle. I teraz co tutaj dostajemy? Kojot? Kojot... ten indyczy sęp i skunks. Weźmiemy skunksa, czemu nie? Nie, okej. Okay. Challenge większy. Po tym jak dostaniemy jakiegoś to tema. A ty będzie ognisko, zwykły wybór kart. Tutaj jest trapper. Wiecie co, nie chcę omijać trapera. On daje dużo skór, które trochę zapchałem talii, ale i tak lepiej je brać. I teraz co my tu mamy? Wąsze, lejenie i odbijanie obrażeń. Może wezmę wąsze. Ale i tak wrócimy do wiewiórek bojowych. Zobaczymy, nie? Zawsze jakaś opcja. Myślę, że wąszów w sumie nie mamy. No ale lejeni też nie mieliśmy, więc tak. Potem tak i znowu będzie jakaś trudniejsza walka, chociaż nie wiem, czy to mądra decyzja. Okej, okay, lejenie blokują sruwacze. Nie wydaje się aż takie strasznie groźne. Mamy lejen, który będzie się przesuwał i bije na boki. Uuu, niebezpieczny. Okej. Na razie nie mamy czasu czekać na ewolucję wiewiórów, więc tak. To był błąd. Nie zranimy gościa. Ja jestem totalny nieoger. Mówię wam szczerze, to taki totalny nieogar. Zabrać wiewióra, biorę zamiast tego coś stali, bo się mylę. Ale jednocześnie prawdziwy. Dobra. Mimo wszystko jednak chyba to, co chciałem zrobić oryginalnie, to się uda. Co jak raczej tak? Dobrze. On niestety i tak zginie po tej turze. Powiedzmy, że już go wymienię na krucze jajo. Niby nie jest to najmądrzejsza decyzja pod tym względem, ale... A nie, dobra. Tak, i tak zginął tam. No, ona, no, to spowoduje, że ten lejen nic nie zrobi, tylko się przesunie, a tu mamy już kruka, który ubije lejenia. A, dobra. W tej sytuacji bierzemy... Wiewiórę? Co nam zostało w talii w sumie? Coś tam jeszcze chyba powinno być... Pamiętam, co to za stworzenie.
Dobra, dostawimy żabę w takim wypadku, żeby jak największe to obrażenia bić. Wiecie, każdy jeden ząb się liczy i to bardzo cennie, więc... Jej, wygrano. Super. Ej, w sumie nawet nie wiem, co więcej powiedzieć. Fajnie, że się udaje. Ale z drugiej strony jakoś te niektóre wyzwania wydają się dużo prostsze od innych. Tak, moje futra czy skóry są najlepsze. Darmowy królik i zębów mamy... ile? Nie chcę mi się tego liczyć tutaj. 6, no o jeden za mało. Dobra, no to bierzemy co można brać. Mogę wziąć więcej królików, ale wolę wilka, bo wiecie, tam jest ta karta już ulepszona. Bardzo dziękuję, tak, oczywiście tutaj poświęcenie. Oj, tam już jest punkt handlowy. Bo tak, tym razem pamiętam, więc idziemy tu, potem tu i tam, do punktu handlowego. Muszę poświęcić jakąś kartę. No tak, Skunks, tak, Skunks. O nim zapomniałem. Wszystkich opcji chyba najbardziej mi nie zależy na tym. I tak, narzucimy to na niego. To będzie 2 na 2 jeszcze redukuje obrażenia wrogów o 1. Jakoś to będzie. Wydaje mi się, że tak dobrą opcją i teraz musimy iść na zwykłą walkę, żeby odwiedzić punkt handlowy. Dobra, wiewiórki nadal ewoluują w wiewiór bojowy. Tak, dobre zdobranie, super, tylko że no, nie mam na to. To samo uważa. I w sumie zawsze prawie ich będę dostawał. Co my tam mamy? 1 na 1. Easy choice, po prostu. Dzień. Wydaje mi się, że wywiódł. Bóg jest za słabe, żeby przeżyć wilka. Dobra, w takim wypadku póki co nie będę blokował wilka, co może być błędem. Ale tak, zagramy ich w ten sposób. Wszystkie trzy gadające karty na stole. Jej. Mhm. I teraz chyba jeszcze nie wygramy. Cztery. Mamy cztery. Dobra, to dogram wywióra, nie wiem po co, ale tak. Ej, wygrana. Jej. Niestety bez zębów zapasowych, ale... Wiecie, nie ma co narzekać. I tak, punkt handlowy, tak. Za to jak to się... Zakrwawiona karta. Nie wiem, czemu jest zakrwawiona. Ale tak, z takich tutaj dziwnych opcji, co bym najbardziej chciał wziąć? Chodźcie, no, jedno, o czym mogę myśleć, to to, że przydałoby się kolekcjonować karty tego samego typu, co już mamy. Żeby potem, wiecie, jakoś super ewolucję ich robić, to jeśli grzyby spotkamy. Ale tak, z tego co tutaj jest dostępne, to... Nadal nie wiem, jak działają te macki. Jest to zakryte, więc weźmiemy. I... skinka może? Jest tań, chociaż... Nie, wilka. Wilki wydają się być lepszym wyborem. Wilcza skóra i... Co jest z tą kozą? Ja się serio pytam, wytłumaczył ktoś, co jest z tą kozą? Czemu ona tak... Co jest nie tak z tą kozą? Naprawdę, proszę, wytłumaczcie mi, bo ja tego nie rozumiem. To nie wygląda jak zwykła koza. A mniejsza. A jedna wilcza skóra, mogę wziąć w takim razie te rzeczy tylko... Śmiertelne wilcze szczenie wydaje się być dobrym wyborem. Jeśli nieśmiertelne, że możemy się poświęcać ile chcemy i ono nie padnie. Dobry wybór, szczerze. Ewoluuje dorosłego wilka. I teraz tak... możemy dwie rzeczy chyba wziąć. To zamienia przeciwnika w skórę jednego, a to pozwala usunąć niebezpieczną kartę. Tak, najlepsze. No i dobra, idziemy na prospektora. Poszukiwacza, jak złotek zwał. Zdymuchuję świeczkę, dostajemy większy dym. Nie wiem czemu. I tak, standardowo... Prospektor, tak. Wybaczcie, na pewno już nie czytam tych dialogów, ale po prostu chce mi się... jak najbardziej pchać do przodu, żeby nie płakać o tym, jak to wolno idzie i tak dalej.
Dobra, dobra. Rozdanie mamy co najmniej ciekawe. Potrzebujemy dwóch poświęceń na wilcze szczenie. Nie będzie problemem. Robimy to tak. Znaczy, jedno w sumie poświęcenie na wilcze szczenie. Ale tak. A i teraz... jedno poświęcenie na tamtego wilka. Wilcze szczenie jest nieśmiertelne. I teraz w ten sposób możemy też zagrać tą mackę. I jak ona działa? Trzy. Zadaję trzy obrażenia, to był dzwonek. Zadaję trzy. Coś tu miał naprawdę dzwonka. Nie rozumiem i... Okej. Żeby nie było to, co nawet nie było planowane. Jednocześnie wow, super, a z drugiej strony well, shit. Że tak to określę. Zamienił muła i inne rzeczy na... Chwila, te wiórki zawsze też tutaj tak miał? Nawet nie jestem pewien. Z drugiej strony teraz nie mamy niczego. Ojej, nie, ja nawet nie rozumiem dalej, jak działa do końca to moja... A, jak to się nazywa? Gościu, ale muła tu już nie ma. Nawet nie wiem, jak do końca właśnie wracając, działa to moja no. Zrobiłem największą głupotę, jaką mogłem. I zablokowałem piesa. Powiem szczerze, że tam wiewióry teraz zrzucimy tylko po to, żeby nie przegrać. Ale tak, wydaje mi się, że jeśli nie pokona tego muła tam wtedy, to ciężko jest. Dobra, karta stali. Czy jajo. Ale teraz to jest ciężki wybór. Dobra, nie zginiemy od psiego uderzenia. Więc mogę spokojnie zrobić tak. No i musimy jakoś powoli spróbować to przetrwać. Ale jeden błąd już po nas. Powinienem to zrobić dużo wcześniej. Serio? Królicza skóra. Nie rozumiem tej logiki, ale okej, niech wam będzie. Królicza skóra. Dzyń, dzyń. Tak. Nie zapominam o tych przedmiotach, naprawdę. One mogą w sumie ratować życie. Nie, naprawdę. Dobra. Wiewióra na wszelki wielki. I dobrze, jest już wyrównany. Karta. Bullfrog. Nie, Bullfrog nie przeżyje. Tarcia z wilkiem. A co jednak nie zmienia faktu, że musimy to postawić, żeby na pewno nie przegrać. No i tak. W sumie będę większą słabością, jak naprawdę tak patrzę, to jest to, że nie używam tych swoich przedmiotów. Tak całkowicie szczerze. To jest taka po prostu głupota. A z drugiej strony tak się boję, jak używać, jakbym czuł, że one będą potrzebne kiedy indziej, że co? Często przegrywam potem bitwy. Na szczęście tutaj użyłem wszystkiego, co miałem aż za dobrze i no. Tam w pierwszej fazie, potem w drugiej już niekoniecznie. Ale tak, rozpalmy to ponownie. I w ogóle, jej, udało się. Specjalna nagroda. Co my tym mamy do wyboru? Mantis God, fajnie. Wieczny wąż. Śmierć wzmacnia go na zawsze. Kuszące i Urayuli. A jak to działa? Unkillable. A, okej, okay, nie, co... Chyba już było unkillable. W sumie nawet nie wiem, czym to na to patrzę. Nie, ale jeśli to ma... Jeśli to jest nieśmiertelne, nawet za dwa, takie... Okej, okay, wzmacniamy sobie, wiecie, będzie fajnie. I mamy nieśmiertelną już kartę. Definitywnie najlepsza rzecz, jaką mogę. Chwila, czy moment. Okej, okay, tak. Teraz tak idziemy na zwykłą kartę, na czy coś tam się chyba pozbywamy karty, a nie chcę się pozbywać, bo na razie moja talia nie jest zbyt mocna, więc to odpada. Tak. Bierzemy kartę czy challenge? Weźmy zwykłą kartę, bo challenge możemy nie zaliczyć. A i tak nie trzeba, było aż tak potrzebne. Rat King, Skink. Okej, okay, i... Porcupine, Skink. Wydaje się być lepszym wyborem.
I dobra. Widzę grzyby, ale... O, chyba nie mam dla grzybów niczego. A, wiewiórka. Mamy dwie takie same karty? Jakieś? Nope. A, więc grzyby mogą nie zadziałać. Ale okej, pójdziemy i tak tędy. Zobaczymy, czy grzyby coś dadzą. Jeśli to zawsze pójdziemy po plecakowego szczurka. On też jest dobrym wyborem, wiecie. I co? Jak wygląda sytuacja? Tak, tak, dobra, dobra, cicho już. I żart, czy zawsze ich będę dobierał w ten sposób? Nie, to albo naprawdę jest żartem, albo to jest jakiś taki standardzik. I tak. A nie. Lepiej po prostu postawić tutaj tego wilka i niech on sobie powoli wygrywa. Z tym pszczoły go całkowicie... No, znaczy on całkowicie niweluje pszczoły, więc jest... Dobrze. Ale tak, skoro sytuacja taka jak jest, to jeszcze tak, tutaj pozbędziemy się. Tutaj wystawiamy, przez co to pszczoły już nic nie zrobi. Dziękuję. W następnej rundzie wygrywamy. A nie, i tak, weźmy wiewiórę, nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Dzień. I zwycięstwo. Nawet z jednym nadmiarowym ząbkiem, co jest cieszące. Dobra, to teraz tutaj. Trzy karty. Kingfisher. Oj, super są Kingfishery. Grizzly i Rattler. Ja bym pójść do grzybków, ale przykro mi, muszę Rattlera wziąć. Gdyż, jeśli się nie mylę, tak, wiewiórka, Rattler. Więc idziemy po szczurka. I trzymajcie kciuki. Jeśli uda się Rattlera zdobyć, to... O, znaczy, jeśli uda się zrobić, to coś to będzie super. Dobra, no, plecakowy szczurek, fajna karta. U, trapper. Mamy mało ząbków chyba, ale do trappera trzeba pójść. Zawsze wiecie, okazję na więcej kart. Bo w sumie tak, co najmniej jeśli mam dwa zęby, a mam akurat dwa, to ze spotkania z trapperem wynosimy na przyszłość dwie karty. Co jest znacznie lepsze niż, powiedzmy, takie... W sumie, zdobycie jednej karty na wyborze. Na drugim ciągu boję się użyć tej koniczynki, nie wiem czemu. I okej, narzekałem na moje rozdania, to nagle się to zmieniło. I tak, dwa Kingfishery, czyli tutaj można postawić dowolną rzecz, to po prostu będzie wiecznie żywe. A to nie to, już 2-1. Też można postawić dowolną rzecz, bo tam jest sruwak, więc tak. O, w takim wypadku... Można być głupi, ale zacznijmy może od wystawienia wiewiórek bojowych. Okej, to jest totalnie głupie. Prawie, że przez to zginął. Nieważne, gdzie to wywióra, tak, tak, tak. Przez moją głupotę właśnie w takich sytuacjach tutaj prawie ginę. Nie. Naprawdę przez to, że nie zagrałem Stouta w pierwszej rundzie, przegrałem. No w ogóle grzybki, z których nie możemy skorzystać. Smutne. Ale dobra, najlepsze skóry na sprzedaż, tak. Jedna gratis, jedna tutaj, no. Za dużo niestety nie mogę wziąć. Smutne. No to idziemy po kolejnym totem, może teraz weźmiemy jakiegoś lepszego, który będzie bardziej się kombił. A co tu mamy? Latające wiewiórki, gubiące ogony wiewiórki, albo rogacze. A... Wiewiórki gubiące ogony, tak. To jest dobre połączenie. Jeśli nie mylę, za śmierć ogona też dostajemy kości, a to się bardzo będzie przydawać. Niemniej jednak idziemy na bitwę, nie przejmując się niczym. I znowu grzybki, z których nie możemy skorzystać. No, jaki smuteczek. Tak, tak, tak. Szczęśliwy dobór. Cichaj tam. Okej, znowu. Nawet nie będę czekał, wiecie. Od razu wstawiam Stouta, żeby potem się nie okazało znowu, że takie głupie zagranie doprowadzi do mojej śmierci. Na coś. A wiecie, aż wezmę i sprawdzę. Będę tego pewnie potem żałował. A tu teraz wyjdą we mnie trzy obrażenia. Nie, dwa, dobra.
Tutaj na tej pozycji były 3 ostatnio. Teraz chciałbym to zrobić i zobaczyć. 4. Okej, dobra. Blisko śmierci, niedobrze. Wejdziemy tutaj, czyli za jeden, jest za jeden, super. Rozbijamy to, żeby wiewiórkę stworzyć, to tak, tak. I okej, czyli im bliżej dzwonka, tym mocniej. Warto zapamiętać. Teraz wiewióra czy szczurek? Nie będzie wiewióra. Bo w ten sposób wymieniamy żabę i szczurka na co? I dostajemy przy okazji przedmiot nowy. Klipsydra? A, fajne. Takie po prostu zmuszenie wroga do pominięcia tury. Miło. Dobra, mam teraz pszczołę, która jest darmówką, więc dobierzmy do tego komuś kartę może. Rattler. Nie. Mógłbym ci to zrobić, gdyby... Cóż, trudno. Bo potrzebujemy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To było totalnie głupie, mógłbym więcej zębów nagromadzić. Ja nie myślę po prostu. Przecież tu overkille są bardzo dobrze nagradzane. Test życia. Test kości. Nie. I test kosztów. Jeden, dwa. Test życia. Wydaje się być najłatwiejszy do przejścia. Idealnie, na styk. Mieliśmy farta. Okej. Mantis, tak. Zdecydowanie mantis. Mantis są super. No to idziemy do grzybków. Powinienem wolf kaba brać. Rabbit pelt? Co? Czekajcie, skóry? O Jezu, nie, to jest takie głupie. Gdybym wziął szczeniaka, to byłoby lepiej. Ej, ale w takim wypadku powiem szczerze, to musimy unikać teraz punktu handlowego, jeśli dardę. Bo, jak to się nazywa? Jest więc za eksperyment na eksperymencie, więc musimy jeszcze jedną skórę klika i grzyba znaleźć, jeśli będzie opcja. Tak. Ja jestem rybakiem, ty jesteś rybą. Dobra. Okej, zaczynamy od Kingfishera. Dobrze. Tak. Muszę pamiętać, żeby dać mu ukraść mojego stwora. Okej. Najlepiej wiewiórę? Czy coś innego w sumie? Ja no skinkę ukradnie. Trudno. Mogę tak wiecznie czekać ze zwykłą wiewiórą. Trudno, serce skinka. Ale tak. Moja teraz, idź łowić. Okej. Ile mam kości? Za mało chyba. Wezmę wiewiórę na wszelki wielki. Tak? Oddawaj mi skinka. Dziękuję, achievement mój. A, nie będzie kradł? Czy faktycznie? Kradnie. A i tak postawimy wiewiórę, czym by nie? Wszystkie nieświeże, trudne wybór. Wieża. Dobry wybór. Coś takiego tym gadał, ale okej. Okay. Co się stanie teraz, jak w sumie masz już na drodze do tej wiewióry? Ok,
weź rybę, idź łowić. Nie, to, ja się tu ekscytuję jak jakiś dzieciuch, to nie jest nic takiego wielkiego. Dobra. Znowu dogrywamy wiewióra, teraz nie są już ewolucyjne wiewióry, więc nie jest aż tak super jak było, ale tak, nadal fajnie. A, dobra. Szansa. Okej, chciałby ukraść, ale wygramy tą rundę. Uda się. I to... Tak. Idealnie, na styk. Super. Idź łowić. Nie podoba mi się to. Ale tak, nie trzeba. Wiewióra, karta, wiewióra, karta, wiewióra, karta, wiewióra, karta, a, karta. A, karta, okej. Dobrze, po karta by się przydało akurat wziąć. Idź łowić. Ja to mam teraz... okropne. Chociaż, czy my tego przypadkiem nie wygra? My? Nie, minimalnie zabraknie. Minimalnie zabraknie. I tak, nie ułożymy znowu Rattlera i wiewióry, chyba że... A, krat, będzie bardzo fartownie. Tak, bo mamy tutaj, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kości, więc... Pewnie Rattlera i wiewióra. Tak, ustawimy. Tylko muszę szybko sprawdzić, na której pozycji była wiewióra. Okej, dobra, mam. Mam to, ustawimy to. Chwilę jeszcze raz, bo nie jestem pewien. Dobra, Rattler ma być na krawędzi. Była rekina. Wyobrażenie, to wywoła rekina. Przegrać po to, żeby... Ciężki wybór. Dobra, trudno. Raz się, że... Będę tylko żałował pewnie. Jestem idiotą. Tylko mówię, wiewiórę usunąłem. Trudno. Ale przynajmniej przeżyliśmy dzięki temu, że złą wiewiórę usunąłem. Twoje życia są przywrócone, tak. Ale jestem totalnym idiotą. Dobra, jedno z tych może cię zainteresuje. Co tu mamy? Mantis God, Molmen i... To coś. Molmen wydaje się sensowny. Idziemy, idziemy. Daj chwilkę, tak i... Tak, linia śnieżna. Idziemy jeszcze raz, musimy szukać i... Mamy Bullfrog, Turkey Vulture, Elk. Na wypadek, gdybyśmy trafili na grzybki. Wiecie, różnie może być. Teraz tak, kogo chcę wzmocnić? Roborosa. Dlaczego nie? Czym chcę? Ewolucją z jajka? Frogów nie mogę teraz ruszyć. Wiecie, to z kimkiem go wzmocnimy? Chociaż nie. Pakratem na pewno nie. Molmenem? W sumie bym mógł, ale Molmen jest akurat dobrą kartą. Ona jest za kości. Dobra, trudno. Jajko było bardzo pomocne, no ale trudno. Trzeba coś... Będziemy na twarz mu nakleić. No, to jest super po prostu. To jest tak. Ej, nie chcę iść. Będziemy musieli pójść tędy. Ale szczerze mówiąc, jak tak patrzę na tą talię, to już nie chcę nawet tego zmieniać. Tak jak mam teraz, to wszystko jest naprawdę dla mnie wystarczająco dobre. A? Które sobie wyewoluuje za darmo, tak i... A mnie dobra zagranie. Teraz Tom, Rattler, oczywiście.
PR-em nic nie zrobimy raczej na ten moment, więc no, tak trochę. Nie wypał? Okej, czyli teraz jego strategią będzie mnóstwo ewolucji. Dobra? Dobra. Jeśli zagrywamy Pakrata, to jeszcze... Pakrat daje jedną rzecz, czy dwie rzeczy? Jedną rzecz, dobra. To użyjmy nożyczek. Tak. Brutalne, ale tak. Zagrywamy wiewióra. Robimy tak, tak. Pakrat, dziękuję. I powoli możemy wygrywać. O, nawet teraz wygraliśmy. Okej, fajnie. Tego unikamy na wypadek, gdyby... Tam jest traper. Tam jest traper, musimy iść do trapera. Na wypadek, gdyby grzybki się trafiły. Okej. Challenge ataku. Challenge kości. Power byłby najłatwiej. O. Następnych to chyba tak. Ewentualnie wiecie co, nie. Zaryzykujmy z kośćmi. Mamy jedną za dwa, jedną za sześć, więc jeśli szóstka się trafi, to wygramy. A jeśli nie, to i tak nie będzie źle, bo... Wygramy. Bo chciałem powiedzieć, że właśnie wtedy nie dostaniemy karty, ale udało się. Patek, który jest kujący. Kingfisher, który jest nieśmiertelny, albo... Orbs Magoty, które czasami się zagrywają, coś jeśli się poświęci, to dałem 3. Wszystkie opcje są naprawdę kuszące, ale... Najważniejsze, ale... Osobiście chyba najbardziej chciałbym Orbs Magoty. Nie są może jakieś idealne, ale no. A i tak. Szybki. Mamy dwa zęby? Mamy, mamy. Udało się, kolejny achievement potencjalnie. I tak, idziemy tutaj usunąć kartę, bo po prostu mam tego dużo. A nie, wydaje mi się, żeby, wiecie, wszystko było aż takie potrzebne. To wam mogę z perspektywy czasu usunąć skinka. Zawsze będziemy mieli przynajmniej kostkę za niego. A no, takie pozbywanie się kart, które niekoniecznie są potrzebne, jest też naprawdę ważnym elementem, więc... No, więc tak. Jedna kość, już łatwiej będzie zagrywać tego stinkbuga, jeśli się trafi. No i jego też niestety, dziada jednego. Ale tak, hub i dwa jajka. Jajka się nie pozbędziemy od razu, to jest niebezpieczne. Ale przy użyciu żaby mogę się od razu pozbyć Wolven Cuba, jak się pojawi tylko, więc tak. Tak też trzeba będzie zadziałać. Ura. Wiewióra, 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 czy jednak moja karta wiewióra i tak sam zdziałam. Teraz mogę albo się pozbyć Kaba, albo tego. Nie, powiedzmy sobie szczerze, zrobię to tak. Na razie nie detonuję, nie detonuję wiewióra, wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak. O nie. A nie przemyślałem tego wszystkiego. Chyba? Nie, okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Pozbędziemy się jednego takiego, dzięki temu. Nadal będziemy na przegrywającej pozycji, ale jeszcze da się to wszystko normalizować, unormizować. Będziemy się też tego. Jakoś mamy Pakrata, to nie jest aż takie trudne, czy kosztowne w zasoby. Okej, okay, dociągnijmy może z tym. No, a propos Pakrata. Trafił się w idealnym momencie, więc no. Ale stać, więc jest dobrze. Pierdzący wiewiór. No nie wierzę! Nie jestem w formie. Nie, nie, no naprawdę nie jestem w formie.
A tak, jedną skrytek zawsze dostaję. No to kupimy. Będzie można w ten sposób zrobić coś jeszcze lepszego, więc tak... Idziemy. No i znowu na skórach będziemy eksperymentować. Ciekawe, czy może, no... Ważne tutaj, albo tutaj. Zaryzykuję z tymi skórami, bo po prostu chcę achievementa, wiem, że to jest głupie. Okej. I tak, no... Yeah, achievement! Skóra 0 na 3. Ciekawe, czy ona w ogóle będzie chciała jeszcze przyjąć, ta handlarka. No ale dobra, mniejsza. Póki co skupmy się na tym, żeby nie przegrać znowu w głupi sposób, więc... No. Teraz, kiedy nie muszę myśleć o takich głupotach, to tak... dwa jajka, które musimy szybko się pozbyć. I lejeń, którego też szybko musimy się pozbyć. Mamy do dyspozycji idealne zagranie, żeby blokować jednego z tych, jak to się nazywa, z ptaków. I żeby zagrać Stingbuga, który... No, spowoduje, że lejeń nie jest groźny. Jeśli chodzi o samą skórę... Ona będzie blokowała w sumie miejsce, więc nie ma sensu jej zagrywać. Okej, w tym momencie najbardziej potrzebujemy wiewióry, którą zagram w bezpieczne miejsce za kamieniem. Czekając na dobór karty, która będzie lepsza. Porcupine nie jest groźny. Wilson Mall, czy jakoś tak chyba narzekam na tego kreta, czy coś. Ouroboros. Nie jest to może najmądrzejsze zagranie. Nie mam jak go zagrać, żeby to miało sens. Dobra, zaryzykujemy z Klepsydrą. Wojciec, co chce sprawdzić jedną rzecz? To jest totalnie głupie zagranie. Ale ja chcę to zrobić, wiecie, dla testów. Czysto dla testów. Co się stanie, jak on uderzy Porcupine i zginie? Tam mówili coś, że każda śmierć wzmacnia go na zawsze. One spasować. I 2 na 2. Faktycznie. Przepraszam. Panie? Ale tak. Każda śmierć będzie go wzmacniać. Dobra. W tym momencie i tak jest. Boję się, że to może być tak przegrane. Więc użyję od razu ostatniej rzeczy. Ała. Jak najdłużej to przytrzymać i tak skórę, chociaż nie wiem, czy powinienem zarzucić mi tutaj. Wybiorę tam. No i niestety przejdzie pewnie mnie trochę obrażeń. Ale powoli może jakoś to ugramy. Parkuję mu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 obrażeń, dobra. No to... Sądzę, żeby mi się to udało. No. Nie ma szans. Nie, Rattler tutaj nie uratuje sytuacji. No, nie uratuje, bo akurat ciągle kruki kolejne wchodziły i przegraliśmy po prostu. Po części przez moją głupotę, nie ukrywam, a po części po prostu gra była taka... Ciężka jakoś tak. A no cóż... Dobra, mniejsza o takie rzeczy, wiadomo, co i jak. Okej, darmowa karta, fajnie. Moc i... ten, numerki życia i ataku. Zaryzykujmy z czymś takim. Tak, no to... Nie jest to może idealne, ale niech będzie. Kartę nazywamy Zenon.
I tak, no nieudane podejście. Osobiście jestem zawiedziony. Wydaje mi się, że po prostu momentami RNG było trochę zbyt niesprawiedliwe. No cóż. Ale tak. Żeby nie było jutro, czy w sumie jakie jutro? W następnym odcinku, tak już przywykłem do powiedzenia, że codziennie jest odcinek, ale tutaj to nie ma takiej szansy. No to wracając. W następnym odcinku spotkamy się po pokonaniu prospektora, bo nie sądzę, żeby pierwsza kraina jeszcze była aż taka istotna. I patrzcie, za każdym razem mamy to samo. Taki sam starter, ale okej. Okej, no tak, coś tam trzyma. Moja talia. Tym razem, co ciekawe, jest taka sama jak ostatnio. Ale dobra. No tam fakt już koniec. Ale tak. Nie zmienia to faktu, że na tym kończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, no i mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. I tak, w następnym epizodzie nie będę już szukał żadnych głupich achievementów ani niczego. Tylko skupimy się na poważnie na tym, żeby przechodzić. Ja robię screenshota, bo tutaj mam jakieś ustawienie modliszki. Tak, no modliszki i tej wiewiórę. Spróbuję to osiągnąć, jeśli będzie okazja. A jak mówiłem, na razie to tyle, więc no, trzymajcie się, no i hej, hej!